Dzień dobry, to po coś to mi puścił? Po coś to mi puścił, pytam się. Po to, żebym odsłuchała ciebie? A ja nawet się cieszyłam, gdzieś ty jesteś taki tępy, że nawet nie wiesz, że ja mam z Dawidem dobry kontakt teraz, widzisz? I dostaję cały czas po kłębie. I napisał mi dzisiaj, ja właśnie mu odpisywałam, że pierwszy raz się zgadzamy, bo się pytał, czy dusza jest śmiertelna, czy nie, to napisałam tak szybko, opisałam co innego, to napisałam mu kaznodziei 9.5. To przeczytał zaskoczony, tam miał 10 osób, nikt nie odpowiedział, ciało, dusza, tam śpisz. Odpowiedziałam, to pierwszy raz tu napisał, że się zgadzamy. A teraz mu wysłałam fajny link, żeby słuchał prawdy, to się dowie i myślę, że złapałam po prostu kontakt z nim. No za chwilę ci puszczę, no. Także nie wiesz, nie znasz mnie i mojej mądrości. I interesują mnie wasze filmiki zastraszania, mam to pierdzie? Pierdzie, ty już wiesz, może znasz moje słownictwo. I nie graj roli takiego, wiesz, świętego, bo robisz takie cuda i to jeszcze pójdzie pod kontrolę. Twoje, ja tu puszczę ze 2-3 filmy, to cię tutaj obnażę bardzo szybko. I będziesz musiał usiąść we ślejawce, chłopie. A na to, co mówię, że mam ją sprawdzoną i jeszcze podany w odpowiednie miejsca i ten jej numer telefonu, co się od razu domyśliłam, co chcę zrobić, tam to obserwuję, nie martw się. Tu miała dzwonić, tu na angielski, czekam, ona później kotka sprzątała, bo się zeżygał, bo się zesrał. No. A w końcu nagrała, no. Ja takich podstępnych ludzi obłudnych to ja na kilometr, na setki kilometrów wyczuwam. I nie grajcie dalej roli, bo to się skończy. Nie umiem puszczać, na pewno się chwali, tyle linków napadłam. Ja nie proszę mnie tam głosić. Ja nie proszę mnie tam głosić. Pusta, głupia baba. Tylko chciałam z nią porozmawiać. Jakby zrobić, żeby z tobą zrobić jakiś taki krótki live, tylko nie ten. Chciałam zapoznać się z nią, jaki problem jest w tym wszystkim. A w końcu, jak ona zaczęła tak kręcić, to wywaliłam prawdę na od razu, nie będę się cyskać z takimi... Proste. Ja zrobiłam to bardzo grzecznie, bo powinnam od razu z grubej rury wyskoczyć. Ja już nie mam miłosierdzia dla takich ludzi, krętaczy. A na to, co mówię, to ci zaraz puszczę taki link, że siądziesz. I popuszczałam to tu, tam. Do oceny. No. I panna wpadła. Jak śliwka w kompot. I niech pisk zamknie. Ja jej mogę to osobiście powiedzieć, jak chcę. I mnie tu demonów nie przypisuj, bo ja właśnie... w innych miejscach. To będzie moja praca domowa. Ale wtedy, jak się drugi taki trafi, bo tutaj tych aniołów to się narobiło, a ty wskazałeś Szymcia jakiś i wszystko od świadków. Wszystko z tego. Z, jak Boże, z masonów. I ta Ewunia cała też, wie, zbranzowana jakaś baba. Tobie to powiem, bo się znamy dłużej, ty znasz moją wymowę taką subtelną, no. Bo już się skończyła cierpliwość nad sobą, Bogdan. A ja wszystko to, wiesz, nawet chciałam z nią uzgodnić, bardzo grzecznie, umówić się, o czymśkolwiek jej powiedzieć, że mam wątpliwości co do tej Ewangelii, że się ciągle sprzeczamy, że się kłócimy, niepotrzebnie może. Ty wiesz swoje, ja wiem swoje. Ja muszę mieć argument bardzo silny, nie, że głupia Małgosia dała się nadziać. A może ty byś odzdrowiał, może byś w końcu... te ego trochę spuścił, przemyślał, może by ci właśnie Duch Święty dał taką odpowiedź, że musiałbyś coś pomyśleć, przemienić, a nie ciągle Kwaśniewskiego. Ostatnio wyłączyłam tego twojego linka, Kwaśniewskiemu nic nie puszczę, tylko puszczę mu same piękne rzeczy. Kiedyś mu puszczała, bo chciałam wiedzieć, jakie ty masz zdanie, jak ty się zachowasz, jak się Kwaśniewski zachowa, jak się ty zachowasz. No to jesteś za 100 lat za murzynami za nim. Nawet gdyby gdzieś popełniał błąd. Nawet, bo ja nie znam całej Biblii. Ale najważniejsze znam Ducha Świętego, wiem, czym mówi duchowo. Czy tam jakiś werset, ja całą Biblię nie połknę, nie zjem. Bo nie ma, tyle lat trenują tą Biblię i się nie zgadzają. Nie wiedzą, jak kim jest Jezus, nic nie wiedzą.
Tak kręcą wszyscy kłamcy. A ja jestem od tego właśnie, żeby tutaj porządek robić. I nie wysyłaj mnie z nią na nagranki. Prowadzi taką bandę jakąś tam takich, no, jeden się zachlał, drugi tam usnął, pijany, no. Byłam dzisiaj, popatrzyłam się na to wszystko. I te wierszyki takie cnotliwe, łóżko wystawione tak, od razu brak do brania. No. Co to jest za kobieta? Wtedy się pokazali. Jak się cieszyła, bolca, tak, no. Ja mam swoje zdanie, nie zmienię o takich kobietach, na odległość ich wyczuwam. Dlatego powiedziałam, że jest obudna, zrobiła zasadzkę, bo to jest zakłamana kobieta. Za chwilę ci puszczę taki link, że ja to sieję i pozbieram opinię, kto to jest. Ja wiem, kto to jest. A ty? Albo ty ją tak zrobiłeś, albo ona ciebie, nie wiem. Trochę pokazuję, bo podziębiłam się. Nie wyrywacie ze mną jakieś kontakty, a później chcecie mnie trzymać w takiej tej. A ja się nie boję, chłopie. Ja was tu czapkami ponakrywam. Rozwalę tą sektę, jak tylko się dowiem, że to jest kłamstwo, bo na razie to jeszcze nie jestem pewna, tak żeby zaprzeczyć tobie. Ale w to, że mówisz na przykład, że Ducha Świętego nie ma, że Pan nie jest Panem, no to za to bym ci normalnie, wiesz co, jaj zabrywała. No i nagraj stoi buź. I codziennie słuchaj tego. Codziennie, żebyś zajarzył. Ja nie wiem, czy tyle tych aniołów teraz się... A ty masz akurat tych aniołów, tak siódmy, ósmy, tam sobie liczysz i tamten ci przekazał i ty już od takiej bandy, no anioł i ty wszystko wierzysz. I wyrzucili cię i wiesz, jaki jest ten... I dalej w to wierzysz i dalej popierasz i łazisz tam i... A o Dawidzie, co mówisz, to dobrze wiesz, jaka była sytuacja. To nawet Droga się bała, żeby ją tam nie miał, bo myśleli, że... I myśmy wszyscy myśleli, że może on jest jakimś tam policystem, coś podłożonym jakimś. Tajnos Agentos. A ja z nim walczyłam, to dzięki mnie macie spokój. Dzięki tylko mnie i po prostu, że umiałam do niego dotrzeć. Tak, a ty taki jesteś, bo on się może...